Siemano, wędkarze Jedi. Dziś trochę nietypowo, bo z Polski. Przyleciałem wczoraj i od razu telefon od Dawida. Dawida, starzy widzowie powinni kojarzyć, bo nie jest to nasz pierwszy wspólny wypad w Polsce. Łowimy od, można powiedzieć, od dziecka się znamy i pierwsze kroki nad wodą, można powiedzieć, że stawialiśmy razem. Jedziemy na bardzo fajny zbiornik, na zbiornik... PZW. Takie mam emocje w sobie, bo dla mnie to będzie, kurczę, trochę taka egzotyka, łowienie na PZW. No ale bardzo fajnie, bo jedziemy na zbiornik, na którym bardzo często łowiliśmy kiedyś, na którym startowałem w zawodach z koła, zawodach okręgowych. Nie chwaląc się, niejednokrotnie udało się zajmować wysokie pozycje. I mówiłem, że do Domaniowa jedziemy? Nie, jeszcze nie. Jedziemy do Domaniowa. Zbiornik Domaniów jest to bardzo duży zbiornik położony na rzece Radomce. Zbiornik olbrzymi, żeby was nie skłamać, jest to jakieś 300 hektarów. 300-350 hektarów chyba nawet. Jakieś 11,5 miliona metrów sześciennych wody. Olbrzymi zbiornik, bardzo fajny, bardzo dużo ryb, pamiętam, mówiliśmy zawsze, bardzo dużo leszczy. Trafiały się jakieś płocie, sporadyczne karpie. Co do tych karpi, to będę chciał wspomnieć później na filmie, bo widziałem, jak odbywało się zarybianie w tym roku tutaj na zbiorniku. No i to dla mnie to była kpina po prostu, a nie zarybienie. Zobaczymy. Zbiornik przeważał kiedyś fajną ilością sandacza. Tak. Ale nie ukrywajmy, wszystkie zbiorniki PZW teraz, jak każdy wie, są bardzo nikłe szanse po prostu na złowienie tego sandacza, ale spróbujemy. No bo po prostu ten zbiornik był odłowiany często przez po prostu każdego wędkarza i zabierane były te sandacze. To co zrobili wędkarze, to zrobili Dawid wędkarze, ale to co się dzieje wiosną na Radomce, co robią elektrycy, tu co robiła wręcz sieciami miejscowa policja, która powinna pilnować porządku, to też nie wiem jak jest teraz, te rzeczy się działy. Ostatni raz mówiłem 10 lat. Powiem tyle, że znam chłopaków po prostu ze straży rybackiej, dużo się pozmieniało, także mamy niedaleko to jest zbiornik No Kill, który po prostu jest jagodno. Dużo osób pewnie zna, jeżeli zna Domaniów. Jest to bardzo ładny zbiornik, po prostu jest bardzo teraz dbany przez chłopaków po prostu z Związku Straży i PZW i tak dalej. Zarybiany jest często, bardzo jest notorycznie kontrolowany i to mi się podoba. Jest po prostu duża ilość ryb każdego gatunku, od płoci, po leszcze, po drapieżnika, także po prostu teraz idzie to w dobrą stronę. Myślę, że za kilka lat coraz będzie lepiej. Bardzo fajnie słyszeć, że coś się zmienia. Ja łowiłem na tym zbiorniku ostatnio 10 lat temu, żeby nie skłamać. I nie ukrywam, że emocje były przez noc i dzisiaj coraz większe, bo już widzimy wodę. I co, za chwilę wskakujemy, będziemy łowić z pontonu. Będzie to mój pierwszy raz, gdy na Domaniowie będę łowił z środka pływającego. Zawsze łowiliśmy z brzegu tyczkami czy federami. No i tyle. Mam nadzieję, że woda nas dzisiaj obdarzy jakąś rybką, że coś się uda połowić, fajnie spędzić czas. Czegoś za dużo plał. Olej. Zobacz, pogoda piękna. Grudzień, nie jest zimno, myślę, że spokojnie da nam połowić kilka godzin. Zobaczcie, jest ogrom wody. Taka woda, że drugiego brzegu nie widać. Ale śliwy jak był, tak jest. Ale ludzie, proszę was, szanujmy się. Ja wiem, że widzowie naszego kanału są porządni. Ale jeśli, no ja nie wiem już nawet co mówić. Przecież może być tak pięknie. Ludzie śmiecą. Trudno. I najgorsze jest to, że to widać, że to są pozostałości po wędkarzach. Ale bierzemy się za... Znaczy Dawid się bierze tutaj za pompowanie. Mamy elektrykę tak. Dobra, ja się muszę przebrać i startujemy.
I lecimy, hej przygodo. Ty nie zgubimy się na tej wodzie, zobacz ile tu jest kurwa wody. Kiedy ja tu byłem ostatnio w ogóle? Porządnie, lecimy. Wszystkie ryby wyłowić na ten. Misja dzisiaj złowić cokolwiek. Na Wigilę, w środę jedziemy na dyszel z tymi rybami, będziemy handlować. Akurat w środę jest dyszel. No. Mamy całe siatki. Ty jak tam odremontowali te? Ten dworek. To taka ruina była, co pamiętam, nie? To jakiś inwestor jest. Kurwa, pomału, panie. Nie wiem, czy to jest dobrze, że my płyniemy. Bez kamizelek. Wszystko wzięte oprócz kamizelek. Łukasz, pozdrawiamy za pokos. Także dzięki, że ty nie korzystasz, ale my wykorzystamy to. I pływamy już 84 godzinę. I co? I nic. I jednak się sprawdza to, że PZW to PZW. Oprócz nas jest jeszcze jedna łódka. Na brzegu chyba dwóch czy trzech wędkarzy. Nawdychali mi się tylko powietrza. Też fajnie. Fajnie było odwiedzić wodę PZW. I chciałem wspomnieć o zarybieniu, jakie tu zostało przeprowadzone karpiem. Zobaczcie, ile tu jest dookoła wody. Ile? 300 hektarów. 300 hektarów tylko. Około powiedzmy, bo tu woda przybiera, opada, różnie to jest z tą wodą. Tak. No ale zbiornik jest przeolbrzymi. I 600 kilo wpuszczonych karpi. Zacząłem się tam trochę udzielać w komentarzach, że to lekka kpina na taką wodę 600 kilo, że to co to jest. I zostałem zjedzony przez innych wędkarzy komentujących, że co ja się znam, żeby się nie wymandrzał, bo tyle przewiduje ustawa i więcej karpi na taką wodę wpuścić jest nie wolno. Będzie przerybienie. Bo będzie przerybienie. Nie wiem, skoro wędkarzom tak pasuje, to ustawa jest wadliwa, bo moim zdaniem to jest śmiech na sali. 600 kilo ryb się łowi podczas zawodów komercyjnych na wodzie 2-3 hektarowej. Więc dla mnie to jest, to są żarty. Chciałbym, żebyście się wypowiedzieli na ten temat w komentarzach. Wyprowadzili mnie być może z błędu. Bo dla mnie to jest kpina. Jakie zdjęcia ktoś rzuci z okolic do Maniowa? Jakie rekordy? I dla mnie to jest kpina i robienie sobie żartów z wędkarzy. No ale nic, taki mamy klimat w Polsce. Popłyniemy jeszcze tam w tą zatoczkę, spróbujemy porzucać przy tych trzcinach. I będziemy kończyć to łowienie, bo... No bo ziuziu! Marzniemy tylko. Fajnie popływać było, tylko z no fajnie, no nigdy w Podomaniowie nie pływałem pontonem. Raz kiedyś chyba rowerek sobie wypożyczyliśmy, ale to byliśmy bez wędek. Płyniemy, obrzucamy jeszcze jedną miejscówkę i będziemy spadać. Woda, no jest grudzień mamy dzisiaj. 20 chyba pierwszy jest, tak? 21, tak. 21, tak. Chyba ryb do... Ale pływaliśmy w zatoczce takiej tam, próbowaliśmy chociaż okonka złowić. I za sandaczem i... Polenia tu jest sporo, może to jest podziemnego uderzenia. Jakby sąsiedzi z łódki gdzieś tam na zatoczkę przypłynęli i pytali się jak efekty, no to tyle powiedzieli, że wczoraj sąsiad złowił jakiegoś sandacza 4 kg, ale my tak przypuszczamy, że mógł złowić, ale albo w M1, w Realu, nie wiem. Bo nie chciał bardzo się przyznać, nie? Więc... No nic, my jeszcze spróbujemy. Pamięta.
Wojtku. Brały ci. No, powiem ci, że... Trzy białe, czwarta jak śnieg. Trzy białe, czwarta jak śnieg. Kończymy. Drodzy mistrzowie, bo... Ziuziu, składamy ten ponton, może się rozgrzejemy trochę. No ale jest. Bo jest niewesoło. Tak można powiedzieć, że Domaniów słynny nas pokonał. Tak, tam jeszcze. Ale nie jesteśmy sami przy dwóch stopniach Sencjusza. Tak, dwa stopnie jest nie więcej. Tam jeszcze próbują coś wyrzeźbić. Także ja myślałem, że tylko my mamy taką korbę, ale jednak nie tylko my. Nie. Jeszcze inni też mają taką korbę. Ale to nie jest korba, tylko zajawka. Myślę, ja mam to jest nadzieję... coraz lepsze niż cokolwiek innego robienie o tej porze roku. Ja mam nadzieję, że jeszcze do mojego wyjazdu zdąży coś zamarznąć i usiądę sobie na lodzie, bo bardzo dawno nie łowiłem. Tym razem zmieniliśmy nie feder, nie metod feder, a spinning. No. No. Myślę, że może jeszcze coś tam zrobimy, gdzieś tam skoczymy, ale jak to będzie? No. W czwartek do Nawrody. I później zobaczymy, gdzieś na jakąś komerchę może się uda wczesać. I mam jeszcze taki pomysł, żeby objechać miejscówki takie, które nie należą pod żadne PZW. Tam gdzie się uczyliśmy łowić od dziecka, no. Tak, spróbujemy jechać na taką jedną fajną małą rzeczkę, spróbujemy takie wyrobiska żwirowe, żwirowe kamień, bo u nas tutaj w okolicach Szydłowca jest masę piaskowca, jest sporo takich dołków, gdzie są okonie, szczupaki. Może tam uda się coś jeszcze połowić. Odwiedzimy może miejsca, które za gluta jeździliśmy rowerami. Tak, ale to nie mów, Dawid, gdzie te miejscowości... No nie będziemy wymieniać, gdzie są, bo to są nasze takie kaczedoły. Kaczedoły tak zwane, ale jakieś tam ryby pływają, no. Tak. Ważne, że coś się dzieje. Dobra, dzięki, że byliście z nami do końca. Zostawcie łapkę chyba, jeśli się podobało. Bez ryb, ale... To... Bez ryb, ale fajnie spędzony czas, miło było z Dawidem posiedzieć, bo rzadko mamy okazję. Zostawcie łapkę, suba. Polecam. I zapraszamy na kolejny odcinek. Pozdro. Trzyma. Branie, niech będzie z wami.